dobry, dobry wieczór. Witam cię Konradzie w kolejnym odcinku. Widzieliśmy się dwa dni temu, a jak widać po naszych strojach, to w sumie i dwie minuty temu. Magia kina, dzień dobry Patryku, witajcie widzowie. Nagrywamy dwa odcinki, jeden po drugim, a nie o to chodzi, że się nie przebieramy od dwóch dni. Ale żeby nie było, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak wyglądał mecz, który jutro się dopiero odbędzie. To jest ciekawe kontinuum eee, czasoprzestrzenne. Nie przedłużajmy. Dziś porozmawiamy o reprezentacji. Tak, o reprezentacji Polski. Zbliża się wielkimi krokami koniec Tauron Hockey Ligi. Wciąż znakiem zapytania co dał nam Tauron. Eee, więc maksymalnie mi daje eee, wypłaty co miesiąc. Maksymalnie dwa spotkania jeszcze zostały, bo jeden już e, widzieliście ten, którego wyniku my jeszcze nie znamy. No, i zaczyna się reprezentacja najpierw w sparingu, w końcu z przeciwnikami, którzy mogą nam sprawić jakieś problemy. Chociaż, jak wiemy, po prekwalifikacjach olimpijskich problemy potrafią nam sprawić nawet niżej notowane drużyny. Najpierw dwa spotkania w Krynicy, czyli w miejscu, w którym świetnie sprawdził się Puchar Polski, pomimo odległości do tego miejsca, znakomity turniej znakomite lodowisko znakomita oprawa i działanie speakera którego widzieliśmy tylko tam i nigdzie już więcej nie widzieliśmy i później przenosimy się do Bytomia z którym my mamy znakomite wspomnienia podczas sparingów z Węgrami też fajny obiekt nie za duży ale całość dookoła ładny nowoczesny tak. Też się sprawdza, i tam urządzony. kolejny przeciwnik, z którym mieliśmy przed e, ubiegłymi Mistrzostwami Świata też okazję się zmierzyć, ale tym razem to już wiecie, gramy w elicie, więc coś ciekawszego. W każdym razie w Krynicy dwa razy z Węgrami, w Bytomiu dwa razy ze Słowenią. 12 i 13 kwietnia Krynica, 18 i 19 kwietnia Bytom, żeby to usystematyzować, i co więcej, Polska-Węgry. Postk Przede wszystkim ja bym chciał jeszcze powiedzieć, cieszymy się, że znów, przynajmniej ja się cieszę za ciebie, nie będę mówił, że hokej wraca po raz kolejny do Krynicy i to ten wysoko notowany, bo tam ligi niższe są, ale tym razem reprezentacja... Będę na pewno śledził relacje i przyglądał się temu, jak wygląda to kibicowsko, bo teraz raczej nie ma co liczyć na to, że pojawią się kibice Unii, Katowic, Tychów, Jastrzębia licznie. Może się pojawią, ale na pewno nie takimi ekipami, jakie były. Więc tutaj już ciężar tego całego dopingu będzie spoczywał na miejscowych. Plus, jakiś tam turystycznych wyprawach, bo też fajna pogoda można, można coś, coś fajnego zobaczyć. Na pewno plus, oczywiście ten termin jest troszkę niefortunny. Zbiegł się jednak z finałami ligowymi, więc raczej wydaje mi się, że tutaj. Ale Patryk, będziesz miał 5 lub 6 godzin hokeja, obejrzysz sobie. No nie, nie obejrzysz. Uni... nie obejrzysz. Jak ktoś będzie chciał, to obejrzy sobie mecz GKS-u Katowice z Unią Oświęcimi. Znaczy ja nie obejrzę, tylko jeszcze... dlatego, że mam inne obowiązki. W sensie z chęcią bym obejrzał, ale w tej chwili jest to niewykonalne, i na przykład w piątek no, muszę tutaj podjąć decyzję. Czy wolę iść na mecz w Oświęcimiu, czy zostać w domu i obejrzeć mecz Polska-Węgry. A dochodzić jeszcze bycie tatą na pełen etat. No właśnie, z tego powodu muszę wybrać jeden. Czyli wybierasz Unię. Ale jeżeli ktoś chce, to jeszcze po meczu GKS-u Katowice z Unią Oświęcim, po meczu, tak mi się wydaje, jeszcze mecz Polska-Węgry, pierwszy, drugi na następny dzień. Też w TVP Sport. Czyli retransmisja pierwszego? Nie. Najpierw jest mężczyzna Polska-Węgry, 18.30, 20.30, o 18.00 Polska-Węgry, o 20.30 Unia Katowice. To przepraszam, pomyliłem, ale oba będą na TVP Sport. Tak, oba na i TVP Sport. So, będziemy mieli, też. kto wie, możecie oglądać to nawet do północy, więc wtedy tak jak Konrad powiedział, 6 godzin bitech hokeja. Nie wiem, jak to przeżyjemy i nie wiem, jak to wytrzymają słupki TVP Sport. Mam nadzieję, że serwery i kable nie przepalą się <laughs> w każdym razie. Co do aspektu sportowego. Polska, Węgry, ostatnie... czy znaczy, Węgry mnie jakoś nie wzbudzają moich emocji. Nie żałuję, że nie mogę być na tym spotkaniu. Nie żałuję, że nie jadę do Krynicy. To jest ciężka droga z Oświęcimia. I też powiedzmy sobie szczerze, to jeszcze nie jest ostateczna kadra, bo zawodnicy z Oświęcimia, pewnie będzie jeden, i z GKS-u Katowic, Katowice będzie ich pewnie więcej niż z Oświęcimia. Nie są jeszcze w tej kadrze z wiadomych względów, więc są to jeszcze takie mecze i, i ta kadra, która jest gdzieś tam sprawdzana. Takie bardziej kontrolne. Tak, swoje tak. miejsce też ma tam Tomasz Fuczyk, który też jeszcze nie mamy oficjalnej informacji, czy będzie mógł grać w reprezentacji Polski. Oczywiście w sparingach jest to, jest to możliwe. No z drugiej strony Johna Mareja, czyli naszej narodowej jedynki na, na razie nie będzie. Nie będzie, ale wiemy, że gdzieś tam forma jest. Oprócz czwartego meczu, tutaj można mieć sporo pretensji do jednego czy drugiego bramkarza, z pewnością, jeżeli chodzi o finały. No dobrze, może nie skupiajmy się na tych Węgrach, na Słowenii. Słowenia zdecydowanie ciekawszy przeciwnik i te spotkania. Albo uda mi się zobaczyć na żywo, albo z pewnością będę śledził te, te spotkania w telewizji. Tutaj jestem już, już mocniej zainteresowany tym, jak to będzie wyglądać. No i też niewątpliwie wzbudza moje zainteresowanie kilka powołań i, i tego, co się dzieje właśnie w kadrze. A co się dzieje? Co się dzieje? No ta ostaty, ostatnia informacja, która nam gruchnęła, czyli jednak to, że Krzysztof Maciaś. Za Wielkiej Wody przyleci. Eee, trener Kalaber, selekcjoner Kalaber w tym wypadku, chce mu dać szansę. Wiemy, że były tam głosy, że różnie to może bywać. Eee, gdzieś tam te negocjacje między jedną i drugą stroną cały czas były prowadzone. Kończy się to tak, że, że Krzysztof Maciaś. Dostał powołanie i myślę, że to jest taka rzecz, która wzbudza w niektórych emocje świetny sezon Krzysztofa za, za oceanem i no ja bym chciał, żeby on był w tej kadrze. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu zaczęli dawać rzeczywiście młodym zawodnikom szansę grania, że nie będziemy patrzeć na 36, 7 czy 40 latków w tej kadrze i potem się zastanawiali za rok, czemu wszystko przegrywamy. Jak, no tak, wcześniej graliśmy tylko dziadkami, no to teraz musimy grać tylko młodymi. Porównywałem w tym smutnym meczu z Ukrainą średnią wieku naszej reprezentacji i reprezentacji Ukrainy i wszystko wskazuje na to, że ta średnia na tym zgrupowaniu i w tych meczach nam spadnie. Mam też nadzieję, że na Mistrzostwach Świata elity spadnie. No niewątpliwie ten powrót Maciasia jest interesujący i warto to śledzić, bo też nie mamy szansy oglądać Krzyśka, jak, jak mu idzie za oceanem. No, i drugi powrót, ten którego się wszyscy domagali. Ja jeszcze ci przerwę. O. Krzysztof będzie dopiero w Bytomiu. Jeszcze w Krynicy nie, nie tak, będzie. Tak. On będzie dopiero na kadrze od 15, więc dopiero na Bytom. Więc nie skreślajcie go, dlatego że nie grał w Krynicy. I drugi, no nie transfer, drugie powołanie. No znaczy, Czyli... nie, no powołań było więcej, tylko drugie takie yy... głośne powołanie. No to... Czy wiesz, o kim mówię? Myślę, że o Aronie Chmielewskim. Tak, to tak, tak, tak. O Aronie Chmielewskim. Wraca, no nie powiem, że na dobre, bo on był cały czas w tej kadrze yy, z mniejszą lub większą intensywnością. W ostatnich latach rzeczywiście trochę mniejszą intensywnością uczestniczył w meczach. Bo uczestniczył w meczach finałowych Ekstraligi Czeskiej. I, i właśnie tak się zastanawiam, czy my powinniśmy się cieszyć, czy jednak smucić bo niewątpliwie ten zjazd sportowy Arana jest w tym sezonie widoczny. Tylko zjazd sportowy, no trzeba też powiedzieć, że on praktycznie cały sezon nie grał, i to rzeczywiście może być zjazd sportowy. Oczywiście, no jak przez tam powiedzmy prawie rok nie grasz, 10 miesięcy, czy tam 9-8. To rzeczywiście może być ciężko. Ale ja się jednak cieszę. No. Znaczy nie. Ale Ja nie mówię, że się nie cieszę, że Aaron powraca do, yy, do kadry. Ja jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Yy, mam na, na pewno potrzebujemy doświadczonych zawodników też. A kto, jak nie Aaron Chmielewski, jest doświadczony No z europejskim hokejem, no bo tak naprawdę występując. W Trzyńcu, no nie tylko z czeskimi zawodnikami grał, bo w Czechach gra wielu dobrych, zagranicznych graczy i on też grał z wieloma innymi, nie, przeciwko, też innym, nie tylko czeskim drużynom. Więc to jest, ja myślę, że tu chodzi o doświadczenie pod tym względem na plusie. No, zobaczymy, jak z formą. Wiem, że wiemy, że Aaron już na zgrupowaniu w Jastrzębiu był z drużyną. Tak, tak. Nie. No, jest, ja jestem ciekaw, bo no, te głosy rok do roku były dosyć głośne. O to, że Arona gdzieś tam nie ma, że nie przyjechał, bo grał w klubie w tym roku. Niestety, nie gra, jego drużyna odpadła i też nie wiadomo co z dalszą przyszłością Arona, jeżeli chodzi o, o grę w klubie, więc teraz może się skupić przynajmniej na razie na reprezentacji. No mnie to ciekawi, jak Robert Kalaber to wszystko ułoży, już gdy będzie miał dostępnych wszystkich zawodników, bo tak troszkę się pomnożą ci wszyscy środkowi. Zastanawiam się, gdzie... Gdzie, gdzie tutaj usytuować Krystiana Dziubińskiego, Grzegorza Pasiuta? No, chyba że ich nie będzie. Aaron Chmielewski, Filip Komorski, świetny sezon, świetna końcówka sezonu. Przecież Paweł Zygmunt, no tutaj ta, ten atak Zygmunt, Wałęga Paś był bardzo ciekawy. Pojawia się Krzysztof Maciaś. No, w ofensywie możemy się, wydaje mi się, spodziewać. Wielu roszad i wielu zmian, więc jestem ciekawy. Też nie zapominajmy o tym, że wszyscy chwaliliśmy e, tę czwartą piątkę. Piątkę, która była od zadań specjalnych, od walki, od rozbijania ataków, od e, destrukcji. No tam e, pojawiali się tacy zawodnicy jak, jak Michalski, jak e, Galant, jak Starzyński. No i zrezygnujemy z kogoś. No tak trochę wzbudza moje zainteresowanie to wszystko, jeżeli chodzi o, o powołania, bo namnożyło nam się zawodników. Oczywiście jeżeli chodzi o, o te niektóre nazwiska, które wymieniłem, to tych, tych, tych zawodników już nie ma, ale pamiętajmy, że są jeszcze możliwe dowołania i no też w tych sparingach, czego nikomu nie życzymy. Mogą się przytrafić jakieś, jakieś kontuzje. Ja, ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, tak? No bo mamy tutaj z takich większych nazwisk, jeżeli chodzi o powroty, i porównując to do tego, co było właśnie w ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata, no to oczywiście Aron Kmielewski to jest pierwsza postać. Mamy Maciasia jako postać numer dwa. Mamy powrót Filipa Komorskiego. To jest postać numer 3. I Mateusza mamy Bryka. Ale to mówisz o obrońcach, a ja jeszcze e, jestem, okay, jestem dobra, w ataku. Dobra, tak, no mamy powrót dobrze. Damiana Kapicy, który w końcu gdzieś tam te kontuzje swoje zażegnał. Mamy Patryka Krężołka. No jest wiele nazwisk, a tu patrzę tylko na listę w której nie ma jeszcze właśnie Krystiana Dziubińskiego. No raczej chyba się wszyscy spodziewamy, że tylko Krystian, jeżeli chodzi o e, drużynę Unii Oświęcim, e, gdzieś to powołanie dostanie. E, chociaż e, już w tym sezonie i Dariusz Wanat i, i Łukasz Krzemień też byli sprawdzeni przez, przez Roberta Kalabera. E, no ale jeżeli chodzi o GKS Katowice, no to wydaje mi się, że mm, Michalski, Pasiut, Fraszko. No ta trójka do ataku wydaje mi się, że raczej to powołanie dostanie. Mówię raczej, nigdy nie wiadomo, e, nie wiem co tam w głowie Roberta Calabera siedzi. Już patrząc na przyszłość, Ben Sokaj, patrząc na przyszłość, uważam, że w tym sezonie pokazał, że zasługuje Kamil Sadłocha. No, fajnie się to wszystko rysuje. Ja się cieszę. W sensie, cieszę się, że w końcu będziemy mogli rotować, że to nie będzie taka kadra mocno zamknięta, tylko rzeczywiście okej, okay, ten już ma zjazd, to dziękujemy. Więc tak optymistycznie patrzę na to wszystko, pomimo tego, jak wyglądał te prekwalifikacje. Pre będzie na pewno konkurencyjność, będzie więcej osób do obsadzenia na dane stanowisko, że tak powiem. Więc no wzrośnie rywalizacja między tymi zawodnikami. Będą zmotywowani na pewno do lepszej pracy. Lepszej, będą się starali o jakąś ekspozycję większą, żeby ich dostrzeżono. Przepraszam za telefon. Odbiorę później. Będą na pewno, tak jak powiedziałem, starali się o tą ekspozycję, żeby tych minut dostać. Jak najwięcej, jak najlepiej się pokazać, jak najlepiej się jeszcze podszkolić, nic tylko się cieszyć. Kamil Sadłocha dopiero w przyszłym roku. Tak, Ben Sokaj też jeszcze nie, tak jak mówię, też, mówię tak. że jak się przyszłość nam rysuje, tak, Te, hmm. tej dwójki, nie możemy liczyć w tym, w tym sezonie, ale... No patrząc na to, jak już fajnie to wygląda, tam z przodu to yy, ta dwójka gdzieś tam się jeszcze rysuje. No, Bęsokaj to też jeszcze tam są yy, kwestie, kwestie prawne. Więc, yy, więc czekamy, ale gdzieś yy, okazanie chęci gdzieś już wiemy, że się pojawiło. Więc yy, też tym bardziej to, to złamanie martwi yy, w tym kontekście. Yy, wspomniałeś o obryku? No, to jest super według mnie. Że jest ten powrót do kadry, bo patrząc na cały ten półfinał z Unią Oświęcim, to Mateusz Bryk wyglądał fenomenalnie. To jest zawodnik, którego się obawiałem w kontekście no kibicowania. Tak, 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 tak. tak, tak. To tutaj bez dwóch zdań Mateusz się wpisywał też na, na listę punktujących. Więc myślę, że możemy tutaj pozytywnie. To też był bardzo, bardzo dobry zawodnik. Do którego wydaje mi się, że kibice GKS-u Katowice mogliby mieć GKS-tychy, mogliby mieć najmniej pretensji, jeżeli chodzi o ten półfinał z rywalem z zamiędzy. Czy jest jeszcze coś, co, co Czekaj, chciałbyś poruszyć? Jakby telefon, bo strasznie wibruje. Nie ma sprawy. Już go nie ma. E, bo ja tak patrzę: tu jest jeszcze oczywiście lista rezerwowa, na tej liście rezerwowej tam szansę dostał e, chociażby Paweł Bizup, jest Mateusz Studziński, Dawid Musiał, Oskar Krawczyk, Oliwier Kurnicki, Eryk Szafer, e, Mateusz Bezwiński, Jakub Ślusarczyk e, z Hace Witkowice U20. Jakub Worwa, więc kilka tych nowych nazwisk jest, ale no wydaje mi się osobiście, że jednak no ci zawodnicy rezerwowali, jeżeli nic tam się nie wydarzy negatywnego z tymi pierwszymi i jeszcze dojadą Maciaś i Polacy z drużyn, które grają w finale. To raczej chyba jeszcze nie mogą liczyć na, na powołanie na ten najważniejszy turniej w tym roku. No, ale jest tutaj Tomasz Fucik. Ja się dziwię. Ja się wciąż dziwię, że ta jego kandydatura jest tak mocno pchana. Ja się dziwię, ale też nie. No, ale jakie mamy alternatywy? Próbując zbudować jak najlepszą e, kadrę, to kogo byś wziął? Z polskich, y, z polskich bramkarzy? Jako alternatywę mówisz... dla Tomka Fucika? Na ten moment. Bo znaczy, ja nie, nie mówię, że tam ja uważam, coś za rok za dwa. Tomasz Fucik powinien być jakąś ostateczną alternatywą dla polskiego bramkarza. Nie wiem, czy liczymy, że bierzemy dwóch czy trzech bramkarzy. Mówmy, jest, o trzech. mówmy o trzech. No. John Murray niewątpliwie, który znów pokazał, że potrafi wejść na tryb playoff i w najważniejszych meczach zrobić swoje. Gdyby się wydarzyło, że coś tam nie wiem, w pachwinie czy gdzieś do skwiera nie może wyjść, to musimy na kogoś postawić. Największy przegrany, o czym już mówiłem tego sezonu dla mnie, to jest Maciej Miarka. Ale jest powołany i widać, że kalaber gdzieś mu tam ufa. I uważam, że skoro zaczęliśmy budowanie tego chłopaka w tej kadrze, to nie możemy go sobie tak odsunąć, bo Czech zechciał być Polakiem i zagrać w reprezentacji. E, uważam też, że Tomasz Fucik w tym sezonie wcale nie był aż tak fenomenalny. Oczywiście w rundzie zasadniczej e, był najlepszym bramkarzem e, według statystyk. Uważam, że w playoffach był po prostu. Dobrym bramkarzem. I nie uważam, że jest to bramkarz, na którego patrząc sobie myślimy, o oh, fajnie, ale by był Polak. Jakby był Polak, to by było fajnie. Nie, nie widzę czegoś takiego po Tomaszu, w Tomaszu Fuciku i trochę nie rozumiem, dlaczego ta kandydatura tak mocno jest, jest pchana. Oczywiście będę mu kibicował, jeżeli taka będzie decyzja i prawnie będzie to wszystko załatwione, ale. Wolałbym stawiać na nieco gorszych w tej chwili młodszych Polaków. Tomasz Fłócznik ma 30 lat, to jest nasz rocznik, chciałbym ci powiedzieć. To on, on nas tak podzielił. Ja styczeń, on marzec, ty, czerwiec, jak dobrze pamiętam. Tak, zgadza się. Centralnie w środku jest. On, on już ma 30, ty jesteś przed. Yy, więc. To głównie takiego. tym przy nim. Dobra, czyli. Znaczy, ja chciałbym no... powiedzieć, bo tak się upewniam. Dawid Zabolotny to też jest nasz rocznik, 9 Właśnie chciałem zapytać. też jest z marca, 31 marca, czyli dwa tygodnie jest młodszy od Tomasza Fucika. To czemu jemu nie dawać tych szans? Skoro już jest. Skoro już go ściągamy z zagranicy na te kadry, to czemu mamy zapychać? Mi się wydaje, że Dawid Zabolotny to jest taki bramkarz, który gdzieś tam ma jakieś sukcesy gdzieś tam zawsze był w głowach traktowany jako dwójka, nikt nigdy mu nie dał szansy. I teraz nagle sobie przychodzi Czech i mam mu zabrać te szanse. Jakby w ogóle nie szanujemy tego, no powiedzmy sobie szczerze, tak jak wszyscy zawsze mówią, co do farbowanych lisów i tak dalej. Tomasz Fucik, nie będzie takim reprezentantem polskim, jak Dawid Zabolotny. No to nie jest to samo. Bo on tak. tutaj nie jest od dziecka... Nie grał dziecka Tomasz Fucik w Polsce, tylko gdzieś tam został sprowadzony, kilka lat tu spędził, ale już jako dorosły facet i z, no powiedzmy sobie szczerze, nagra w reprezentacji Czech nie ma najmniejszych szans. To jest inna sytuacja niż nasz czwarty punkt, czyli Patryk Zubek. Do tego jeszcze przejdziemy, ale to jest bardziej wybranie sobie mm... Okej, okay, no tutaj nie mam szans żadnych, nagranie w reprezentacji, w swojej. Też chciałem to powiedzieć, taki last dance, jeżeli chodzi o A tutaj w sumie tak nie doceniają mnie, no to może spełnię swoje marzenie, zagram na mistrzostwach świata elity, skoro już dostali, to zagram z nimi, no czemu, czemu nie zagrać? Kłuje mnie to, ja bym naprawdę wolał mieć w bramce Macieja Miarkę. Jakby się w... A trzeci kto? Nie, Dawid Zawolotny? Dawid i Maciej Miarkę ewentualnie. E, ewentualnie no. Ja jeszcze chyba nie brałbym pod uwagę Bizuba i Studińskiego. Uważam, że to jest za późno sprawdzanie tych. Na takim turnieju też musisz. E, musisz dawać szansę tym, którym ufasz, a ja nie wiem, czy Robert Kalaber ufa Bizubowi i Studzińskiemu. Miał obowiązek ich powołać nawet na tą listę rezerwową, za to, jak grają w playoffach. Tu się zgodzę. Na pewno warto ich sprawdzić. Może znaczy, na warto przyszłość. I im dać szansę i pokazać, ale jeszcze kilka kroczków do przodu trzeba zrobić. I też, skoro kalaber, pan trener, selekcjoner kalaber, powiedział, a w kontekście Miarki, to pociągnijmy to do końca. A nie, że tak co chwilę jak ktoś gorszy sezon zagra, ja uważam, że Miarka miał gorszy sezon też, dlatego, że były takie, a nie inne decyzje jego trenera. To miejmy odwagę prowadzić to dalej. To tyle z majstru. Tyle, ja się z tobą zgadzam, czyli w takim razie, jak już wywołałeś to, Patryk Zubek. To tak krótko, bo, bo też już kiedyś rozmawialiśmy na, na jego temat w podcaście. On też nam się wypowiedział, gdzieś tam pierwszy kontakt został zdobyty, więc myślę, że w przyszłości też z Patrykiem uda nam się spotkać i porozmawiać. Dostał powołanie do reprezentacji Słowacji. No, wydaje mi się to fajną obcą, skoro już... Znaczy, moje pytanie ma, do ciebie jest e... takie, jakie emocje ci towarzyszą, co słysząc, słysząc to? Raczej się cieszę, wiesz, ja już jakby skoro ma to obywatelstwo, tak, bo tam był temat tego obywatelstwa, wybrał to obywatelstwo, no to nic, tylko się cieszyć. To jest... Mnie dalszym... również towarzyszyły pozytywne emocje, gdy ja jestem zadowolony niech w takim jeżeli Patryk nie widział bo mogę się tego domyślać ale prawdopodobnie nie widział szansy na rozwój w Polsce i z reprezentacją Polski to niech idzie w świat w tym wypadku na Słowację do naszych sąsiadów i niech tam prezentuje się jako polski jednak zawodnik bo to on będzie miał Podwójne obywatelstwo. On tak. się nie zrzekł polskiego obywatelstwa, więc każdy, jak go sobie wygoogluje, to będzie widział, że ma podwójne obywatelstwo i niech to się niesie. Ja trzymam za niego kciuki. Ja znam też od jakiegoś czasu, rozmawiam z, z kolegą, którego syn gra w Skandynawii i on chciałby grać kiedyś w reprezentacji Polski, ale nie w lidze polskiej. Ma, ma, ma polskie obywatelstwo. Tylko polskie, co y, jest innym case'em niż Kamil Sadłocha. Ma tylko polskie i on będzie chciał grać w reprezentacji Polski. Tak, tak mi przynajmniej jeszcze No to, się jeszcze, wszystko to może... się jeszcze wszystko może zmienić. Ale zobaczymy. Ale on nie chce grać w Lidze Polskiej. Ja myślę, że tak samo też Patryk mógł wyjść na początku z tego założenia. Jak mam opcję grać, kurde, na Słowacji, czy gdzieś tam w jakiejś lepszej lidze, to będę grał tam że przepisy są takie, a nie inne, że on musi rozegrać. Znaczy w tym, no tak, w tym wypadku nie musiałby. Teraz by już musiał grać w Polsce. Jeżeli reprezentacja Słowacji go chce, to ja się cieszę. Tak po prostu to zakończę. Jestem mega zadowolony, że polski zawodnik ma szansę Grać też na Mistrzostwach świata Elity tak naprawdę, bo też tam wystąpi. I. Znaczy to, czy, czy wystąpi, to jeszcze jest. Yy... Yy, to jego, jego reprezentacja tam tak, wystąpi. Tak, tak. Czy, Ciekawi czy... mnie też, bo będzie yy, mecz, yy, mecz sparringowy ze Słowacją, może na tam Słowacji. go zobaczymy. Na może Słowacji. tam go zobaczymy. Żywnie. Zobaczymy. Mnie to co cieszy i zaskakuje, to ten chłopak ma 16 lat. I uważam. Że w Polsce wciąż nam brakuje odwagi, żeby stawiać na młodych, bo zawodnik 24-5 letni nie jest młodym zawodnikiem. I tym chciałbym po prostu zakończyć. Miał być wczoraj krótszy odcinek, to chociaż może dzisiaj będzie. Dziękuję, że byliście z nami te kilkanaście, kilkadziesiąt minut. To Patryk wie. No, prawie 30. Prawie 30, także dziękujemy. Trzymamy kciuki za Polaków, a o dalszych poczynaniach naszej kadry będziemy informować. Tak. No. I o tym, co się dzieje w finale THL też jeszcze pewnie będziemy mówić, ale kto wie, co się wczoraj, czy tam dzisiaj wydarzy, bo ja już nie wiem. W każdym razie my jeszcze nie wiemy, a Wy już wiecie. Dziękujemy no. bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, cześć.